Nadmuchaj płuca świni i zaobserwuj, czy zwiększają swoją objętość wszerz i wzdłuż, czy jedynie wszerz. Dokonać pomiaru Mediolanu wraz z przedmieściami. Upominać się o pomiary słońca wykonane przez Francuza Giovanniego. Takie właśnie notatki tworzył Leonardo da Vinci. Notatki to mapa myśli. One bardzo dużo mówią o autorze. Ich treść, ale także to, w jaki sposób są tworzone. Mapa myśli, rys notka, notatka Cornella, notatka z pytań i odpowiedzi, a może pytań i haseł do zapamiętania, notatki linearne, możliwości jest bardzo wiele. Czasami wolimy notować na papierze, czasami już elektronicznie. Niektórzy mówią, że inaczej myślą wtedy, gdy stukają w klawiaturę i takie teksty potrafią pisać wtedy właśnie, gdy uderzają o klawiaturę, wtedy lepiej tworzą się różne światy wyobrażone, a niektórzy wolą po prostu słyszeć szmer papieru i pióra. Jest w tym ukryte bardzo wiele. Bardzo wiele możemy się dowiedzieć właśnie o twórcy takich notatek. I w tym także jest zawarty sposób myślenia, sposób zapamiętywania, a także wiedza ta, którą posiadamy i ta, którą chcielibyśmy posiąść na dany temat. O tym wszystkim w taki właśnie sposób możemy opowiedzieć naszym uczniom. Jak typy notatek i sposoby notowania przemycić właśnie podczas lekcji wychowawczej i to lekcji zdalnej? Temat wydaje się trochę nudny, ale możemy go naprawdę w ciekawy sposób wykorzystać i zrealizować zdecydowanie lepiej, niż gdybyśmy go mieli dotknąć podczas lekcji i nauki tradycyjnej. Dlaczego? Dlatego, że na początek właśnie rzucamy takie ciekawostki, może właśnie o notowaniu Leonarda da Vinci. Tak a propos, jest na moim blogu cały scenariusz lekcji właśnie dotyczący jego osoby, malarstwa i tego, że można w super sposób zainteresować tą postacią właśnie uczniów. I to już wzbudzi taki zachwyt i taki fokus, oderwanie od tych wszystkich innych światów, które się dzieją, no niestety, poza naszą lekcją. I widzimy, jak te oczy biegają gdzieś tam, gdzie indziej, a nie na naszych zajęciach. Przykuwamy uwagę, pokazujemy trochę wszystko z innej strony. Tak a propos, tę lekcję zbudowałam na podstawie biografii, która była stworzona nie z zasłyszanych treści o da Vinci, nie z biografii, których już jest bardzo dużo, ale właśnie z notatek, które zostały pozostawione po Leonardzie da Vinci. Także to jest w ogóle super temat. I teraz wychodzimy od tego. Następnie pokazujemy, w jaki sposób można te notatki tworzyć. Możemy zasugerować uczniom, których już mamy trochę zdiagnozowanych a propos rozmaitych talentów neuronalnych, jak to zrobić bez testu Gallupa, ale tylko słuchając język naszych uczniów. Będę opowiadała już wkrótce i zaraz Ci powiem kiedy. I później przechodzimy do tego, że właśnie wybierając jakiś swój ulubiony typ notatki, uczniowie tworzą ją w sposób elektroniczny, ale w dowolny, jeżeli chodzi na przykład o to, czy mapa myśli, czy rys notka, czy notatka Cornella, i udostępniają nam ekran. I wtedy też uczniowie wszyscy mają szansę zobaczyć to, co inni tworzą. No i teraz pytanie, o czym te notatki? No przecież nie o da Vinci, no boż ileż można o nim mówić uczniom, tak żeby tę uwagę przykuć. Jestem tego świadoma. To może być tak na początek, ale na całą lekcję to już trochę za dużo. Później przechodzimy do tego, aby stworzyć taką lekcję jakby odwróconą. To znaczy na tych notatkach nasi uczniowie opisują coś, co chcieliby nas nauczyć. Tak jakby teraz nauczycielami zostali włożeni do takiej szkoły, ale nauczycielami w takim wieku, w jakim są, z umiejętnościami i wiedzą takimi, jakimi są teraz, nie kiedyś tam za wiele lat, tylko teraz,
I to jest szkoła wyjątkowa, ponieważ uczymy się w niej rzeczy, które nas pasjonują. Czyli na przykład, jeżeli mamy ucznia, który się interesuje narciarstwem alpejskim, ja na przykład mam takiego, to właśnie nam o tym opowiada. Może zastanawiasz się teraz i sobie myślisz, no ale nie każdy uczeń na przykład będzie się chciał tym podzielić, albo też nie każdy uczeń być może ma takie pasje, może niektórzy się będą krępowali. Polecam Ci zrobić coś takiego, aby opowiedzieć, czego Ty nie potrafisz, nie umiesz, nie znasz, a wiesz, że Twoi uczniowie po prostu w tym śmigają. Na przykład ja powiedziałam moim uczniom, że zupełnie nie wiem, jak poruszać się w świecie Netflixa, ponieważ ja go nie mam. I to było po prostu dla nich śmieszne, dziwne. No i w ogóle, no to w takim razie Pani opowiemy. I jeden uczeń właśnie przygotował notatkę na ten temat. I to jest też super sposób na to, żeby zainspirować do tego, żeby stworzyć właśnie taką notatkę czy infografikę i później o tym opowiedzieć. I tutaj mamy trening mnóstwa umiejętności. Z pewnością już sami to widzicie, z pewnością już się pojawiają jakieś nowe tutaj pomysły na zrealizowanie tego tematu. A jeżeli chciałbyś więcej takich pomysłów, zapraszam Cię serdecznie na webinar, który przeprowadzę 23 lutego, to jest we wtorek, w godzinach od 19 do 20.30. Opowiem Ci o tym, jak skutecznie przeprowadzić innowację wychowawczą w Twojej szkole w 3 tygodnie. Zapraszam Cię serdecznie, zapisz się, odbierz bonus, czyli 10 pytań, dzięki którym Twoja lekcja zrobi się sama. Zainspiruj się tymi pomysłami. I zapamiętaj, aby 23 we wtorek o godzinie 19 zasiąść przed swój monitor i być razem ze mną, razem z nami, z całym gronem wychowawców, doradców zawodowych i dyrektorów. Bardzo mocno wierzę w to, że także dyrektorzy będą na naszym spotkaniu, ponieważ jestem pewna, że w społeczności PedEdukacji jest mnóstwo osób, które chciałoby, aby w jego szkole w dobrostanie żyli nie tylko uczniowie, ale także wychowawcy i nauczyciele, aby mieli już gotowe pomysły, gotowe kroki do tego, aby realizować coś świeżego, coś nowego, bo czasami, wiecie, takie pomysły, jakieś nowe, świeże inspiracje przychodzą do nas, ale trudno jest później je poukładać krok po kroku, bo to zwyczajnie zajmuje nam bardzo dużo czasu. A tak jak już na poprzednim filmie powiedziałam, nauczyciel to człowiek, który jest w czasie uwięziony najbardziej i aby się uwolnić z tego, zapraszam Was serdecznie 23. Mnóstwo rozwiązań, mnóstwo narzędzi i tak naprawdę otwarte drzwi do tego, żeby z lekkością te lekcje wychowawcze przeprowadzić i z takim poczuciem, że posyłamy w świat bardzo dużo, bo najpierw napełnimy siebie, a później podzielimy się tym z naszymi uczniami. Do zobaczenia.